To zacznę od tego, co jest właściwie na początku książki i co ja, kiedy usłyszałam historię Basi, kiedy pisałam ją po tym, jak mi opowiadała, to jako pierwsze przyszło mi na myśl, że to musi, od tego musi się zacząć, bo tak zaczyna się każda przygoda Basi tak naprawdę. Otwieram oczy i czekam. Czekam to chyba moje ulubione słowo, odkąd wyprowadziłam się z domu. Od 8 lat codziennie rano zawsze czekam, zawsze najpierw czekam na osobę, która do mnie przyjdzie. Bez niej nie polecę, nie wystartuję, ani nawet nie pomyślę o przymierzeniu się do startu. Więc czekam. Basiu, inne znajome ci hasło, które też już jest takie, nie wiem, lata między nami, jest takie skrzydlate, to jest 85% niepełnosprawności Basi Turek oznacza 100% zależności od drugiego człowieka. I skoro mamy zacząć tę historię, to co właściwie się stało, że ty jesteś na wózku? Dlaczego jesteś na wózku? Jestem na wózku z powodu dwukrotnego błędu lekarskiego, właściwie to trzykrotnego, bo został też źle odebrany poród i dzięki temu zawdzięczam ten swój tron, na którym mogę się dzisiaj poruszać. No i po prostu tak, porażenie mózgowe wzięło się stąd, że w czasie porodu doszło do niedotlenienia mózgu i to spowodowało, że jako taki maluszek dostałam wylewu, no i usiadłam sobie na wózku. Potem po drodze dwukrotnie próbowano to jakoś uratować i okazało się, że ten ratunek wcale nie był ratunkiem i mam wszędzie miejsce siedzące dzisiaj tym samym. No tak. Mieszkasz sama, właśnie, bo chyba nie wiem, czy wspomniałam o tym, że Basia mieszka od jakiegoś czasu sama, od dłuższego już czasu właściwie. Od roku mieszkasz sama, ale od już ilu lat mieszkasz bez takiej stałej opieki, powiedzmy, nie w domu rodzinnym? Tak naprawdę od 9 lat. W tym roku minęło dokładnie 9,5 już prawie roku, odkąd jakby zadecydowałam o tym, że chcę spróbować bardziej normalnego i takiego swojego życia i byłam taka ciekawa tego, co się wydarzy za tym. Czy ja wiem, czy byłam taka ciekawa, po prostu tak się poukładały pewne okoliczności, które kopnęły mnie w tak zwany zad, to się najwyżej wytnie, i które powiedziały mi po prostu idź i wyjdź. I rusz się i nie patrz na to, że jesteś uziemiona w jednym miejscu. Mam dla ciebie o wiele więcej, powiedział ten na górze i myślę, że to wypełnił i wypełnia wciąż. Okej, a z takich praktycznych rzeczy, to jak wygląda twój dzień? No jutro, dzisiaj było szalony dzień, bo musiałem się przygotować, żeby przyjść tutaj, jesteś na tym spotkaniu, ale jutro jest środa. I jak wygląda taka twoja typowa środa, kiedy Barbara Turek otwiera oczy i właśnie i czeka? I co się dzieje dalej? Ja myślę, że żaden z tych dni nie jest tak naprawdę typowy. Dlatego nie jest typowy, że tak naprawdę wszystkie te czynności, które dzisiaj większość z was zrobiła sama, albo właściwie poza Becią, która tutaj gdzieś jest też na wózku na widowni, pewnie ona też nie zrobiła tego sama. Więc 99% z was dzisiaj zrobiło to samo, w sensie sami wstaliście, sami się ubraliście, sami wyszliście do pracy i sami pobiegliście dalej. Mnie to bardzo porusza, bo to akurat były porównania Dominiki, kiedy tworzyłyśmy książkę i kiedy czytałam potem rozdział po rozdziale, to ten szczególnie pierwszy rozdział mi pokazał coś takiego, myślę, nowego, że no tak, ludzie normalnie to biorą prysznic, wsadzają kawę do kubka termicznego, biegną na przystanek, zastanawiają się, co zrobić, żeby szybciej się skończyła robota i tak dalej, i tak dalej. A u mnie rzeczywiście to jest czekanie i ja już się do tego trochę przyzwyczaiłam. I wiem, że wszyscy ci, którzy pożyczają mi swoich rąk, nóg i wszystkiego, co tylko mogą, też się do tego przyzwyczaili, że tak jest, że no ja po prostu czekam. Więc ten dzień bardzo mocno symbolizuje to czekanie. Ale zazwyczaj nie jest tak, że długo czekam. No chyba, że ktoś akurat zaśpi. To jest moje w ogóle ulubione. Jak ktoś mi mówi, ja tak będę za godzinkę, nie? A poziom moczu wyżej oczu.
To jest też takie dość trudne, ale jak już się doczekam, to potem wstaję. Natomiast chciałabym jeszcze chwilę wam opowiedzieć o tym, co robi Barbara Turek, kiedy czeka. Bo ostatnio odkryłam, że nigdzie o tym właściwie nie powiedziałam, co robi Basia Turek, kiedy czeka. To modli się rano. Tak staram się zaczynać każdy swój dzień, żeby się modlić rano, a co się dzieje wtedy, kiedy poziom moczu wyżej oczu i trzeba się pomodlić, to jest tak zwany święty przycisk na YouTubie Play. Bardzo polecam tę metodę w ogóle. W sensie, że jak już się nie możesz pomodlić w żaden sposób, to nie wiem, czy wypada u jezuitów reklamować taki kanał, ale jednak bądźmy za ekumenizmem w kościele. Kanał dominikanie.pl bardzo mi towarzyszy, jest pomocny o porangu, a szczególnie seria nowych chwał. I mam nawet takie swoje powiedzenie, że kiedy poziom moczu wyżej oczu, to poranki pełne łaski. I tak naprawdę jest, że ja po prostu usiłuję się czymś rano zająć, żeby się nie zysikać po prostu. I na to mam absolutnie różne metody. Nie ma tutaj, rozejrzałam się, nie ma tutaj nikogo, kto czasem odbiera mój telefon rano, kiedy jedzie do pracy. I ja mówię, cześć, wiesz, chciałam z tobą porozmawiać, a słyszę po drugiej stronie, co, nikt nie przyszedł i cię jeszcze nie wysikał. No, tylko nie mów nic śmiesznego, błagam. No więc czasem to jest tak, że to czekanie na sikanie, o jak dzwonek. Czekanie na sikanie się przedłuża, ale kiedy czekanie na sikanie się nie przedłuża, kiedy wszystko jest według normalnego trybu, to po prostu ktoś przychodzi, nie ktoś, tylko kobieta. Uściślimy to, bo potem po spotkaniach ktoś do mnie dzwonił, słuchaj, ja skończyłem kurs pielęgniarza, chciałbym cię kąpać, panowie? Nie. Po ślubie? Tak. Uszanujmy to. Natomiast to nie są panowie, to są kobiety. No i ubieramy się, zjadamy śniadanie. Teraz od jakiegoś czasu jest prościej, bo jestem na diecie pudełkowej, więc przynajmniej wiem, co mogę zjeść rano. I potem tak naprawdę to zależy od tego, czy jestem dłużej w Krakowie, czy też mnie nie ma. Jak mnie nie ma, bo generalnie życie spędzam na podróżowaniu, pewnie zaraz o tym powiemy. Jak mnie nie ma i wracam po długich podróżach, tak na przykład teraz, to próbuję znaleźć czas na zaległe spotkania i znaleźć czas na to, żeby po prostu posiedzieć w domu w ciszy i spokoju. Wbrew pozorom trochę mi tego czasem brakuje i czuję się, nie wiem czy kojarzycie ten odcinek Kutów z Bronxu, jeden z najnowszych, kiedy te koce tam przychodzą i mówią, kurowo chodź! I ta kurowa mówi, po co one tu przylazły? Ja czasami przeżywam coś takiego u siebie w domu. W sensie, jak to jest możliwe, że znowu ktoś puka do tych drzwi, a z drugiej strony to jest ogromna radość, że ktoś puka i to się wszystko tak miesza. Więc jak nic nie robię, to się włóczę po Krakowie. Na pewno takim stałym punktem jest Eucharystia. Najczęściej można mnie spotkać u dominikanów na 12 razem z braćmi. No potem to zależy, jak się ułoży. Na przykład dzisiaj spotkałam człowieka na 12 i okazało się, że ten człowiek ma czas. I Pan Bóg mnie mocno obdarował, ponieważ trzeba mi było odprać wszystkie bety, wyprasować koszulki, które były bardzo pamiętne i pomóc się zdecydować na to, jaką szmatkę dzisiaj założyć. To było w ogóle bardzo trudne, ale ten człowiek miał aż 2 godziny. Więc dzięki temu na przykład dzisiaj zrobiłam pranie i posprzątał mi się dom. I tak naprawdę każdy z tych dni wygląda inaczej. Są też dni, kiedy jestem tam sama bardzo długo i czasem też bywa trudno, kiedy jestem sama bardzo długo i kiedy się orientuję, o rzecz, kurczę, nie ma człowieka, a jest 14, a sikałam o 7.30. To ja przepraszam, bo to sikanie to taki trochę temat przewodni może być tego tematu. Ale tak, jakbym ktoś się pytał, o co najbardziej walczę w życiu, to o skorzystanie z toalety i o zjedzenie posiłku o odpowiedniej porze i o sen. To są 3 rzeczy, o które walczę w życiu. Właśnie, ty masz trochę, no całkiem sporo takich zwykłych dni, które są wypełnione takimi małymi cudami, jak no właśnie sikanie, jak sen, jak, nie wiem, wypicie kawy, jak to, że ktoś przyjdzie i jak to mówisz, cię wstanie.
Ale po drodze też, no właśnie, twoje życie jest w dużej mierze takie hardkorowe, no to znaczy trzy przykłady, które jakoś mi przyszły do głowy, kiedy sobie o tym myślałam. No to tak, po pierwsze te twoje wyprawy stopem jednak do Medjugorje i do Rzymu to już coś. Ukradli ci wózek i żyłaś przez pewien czas bez wózka, inwalidka bez wózka, więc no to jest dość hardkorowe. I przez pewien czas mieszkałaś w Skodzie. Tak było. I to są tylko trzy takie losowo wybrane zdarzenia z życia Barbary Turek. I ja mam wrażenie, jak sobie o tym myślę, że to jest wciąż i wciąż i wciąż taki przewijający się motyw zaufania. Znaczy ja sobie o tym myślę tak, że jesteś jak taka surferka na wysokiej fali i cię to tak niesie. Nie? Jak słucham tych historii, to tak słyszę, że no właśnie, tutaj się pojawia człowiek, tu pojawia się jakaś historia i tak naprawdę rzucasz tym jak z rękawa. I nie wiem, czy ty się tak czujesz, jak taka surferka na wysokiej fali, czy może wręcz przeciwnie, że patrzysz na te wydarzenia i tak myślisz, kurde, ja się muszę tak narobić w tym i tak jedno po drugim i jedno po drugim dziobiesz. To może jeszcze powiemy o jednej rzeczy, żeby ona tutaj tak wybrzmiała jasno i mocno, bo jakby bardzo bym chciała, żebyście stąd wyszli z takim... Przynajmniej, żebyście po prostu myśleli o tym wszystkim, co tutaj usłyszycie. I jak wam zostanie jakaś iskierka z tego, to nie gaście tego, tylko pozwólcie temu płynąć. Więc chciałam powiedzieć, że wszystko, co mam, mam od Pana Boga. Nie mam niczego, czego On mi nie dał. I wiem o tym, że są tutaj też osoby, które niekoniecznie do wiary się przyznają. Niekoniecznie im z wiarą po drodze i to w ogóle super. I chyba wam jestem najbardziej wdzięczna za to, że tutaj jesteście, bo to może nie był najłatwiejszy krok, ale zapytałaś mnie o to, czy się z tym wszystkim czuję jak taka surferka płynąca przez życie. Otóż moje życie jest pełne odpowiedzi, za których moglibyście postawić odpowiedź i tak, i nie. I one obydwie będą bardzo słuszne. Dlaczego mówię, że tak? Dlatego tak, że to jest absolutnie jakieś w ogóle rąbnięte, że laska, która ma 20 kilo nadwagi, z którą walczy, generalnie nie jest w stanie podnieść kubka rano, wymyśla sobie pewnego dnia, że jedzie do papieża i to robi. A z drugiej strony są czasem bardzo konkretne momenty, kiedy mam ochotę, nie można to przeklinać, ale właśnie sobie dołóżcie takie słowo, jakie tutaj nie mogę użyć, każdy ma swoje. Jak jesteście tacy bardzo źli i po prostu gotuje się w was wszystko, no to jest właśnie to słowo, które bym teraz użyła. I jest we mnie strasznie dużo buntu, złości i takiego pytania, czy to wszystko powinno wyglądać tak, jak wygląda, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest tak różowo i kiedy bardzo realnie szukam człowieka i nie mogę go znaleźć i doświadczam takiego poczucia, że no, nie powinno tak być, nie powinno to tak wyglądać. Niepełnosprawni tak nie mieszkają, niepełnosprawni tak nie żyją. Na pewno są jakieś ekskluzywne domy opieki, ale wtedy zazwyczaj tak na marginesie, jak komukolwiek z was też tutaj siedzących na sali mówię, że może ja zamieszkam w domu opieki, to słyszę taki śmiech, poczekajmy do następnego autostopa albo czegoś takiego. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te odpowiedzi tak i nie mieszają się we mnie tak bardzo konkretnie i nie umiem tego powiedzieć inaczej, więc sorry, odkąd bardzo realnie spotkałam Pana Boga w życiu. Odkąd doświadczyłam, że spotkanie z Nim może zrobić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, jak się modlimy w trakcie mszy czasami. Właśnie On tak może i właśnie dlatego nie umiem nikomu z was ani tobie konkretnie odpowiedzieć tak bezpośrednio na to pytanie, bo myślę, że tutaj nie ma takich konkretnych odpowiedzi. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że ten, o którym się uczę dopiero mówić tato, autentycznie robi tak, że te wszystkie rzeczy są możliwe i szczególnie chciałabym tą myśl skierować do tych, którzy tak mają z Nim ciepło, zimno, nie wiedzą jak. To jedyne, co wam mogę powiedzieć, bo ci, którzy doświadczyli tego, o czym mówię, to nie macie z tym problemu. Wiecie, że On was uratował, nie wiem, może na przykład pociąg wam opóźnił na przykład. A ci, którzy nie mają tego doświadczenia, to do was szczególnie chcę powiedzieć, że jedyne, co mogę powiedzieć,
to, że możecie wziąć moje słowo i zobaczyć, że ta historia się naprawdę wypełnia. I też mogę powiedzieć, że on tak samo was potrzebuje, bo jak pisze ewangelista Mateusz, ostatnio bardzo to odkrywam, on mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I nie rozróżnia tam na, nie wiem, papież Franciszek, Barbara Turek, Dominika, tylko mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, czyli ci, którzy w ogóle się ze mną nie macie, w ogóle mnie nie czujecie, w ogóle mnie nie rozumiecie, też przyjdźcie. A może ci najszczególniej i dalej mówi, a ja was pokrzepię i tam zrobię wam, żebyście mieli letko. No i oczywiście to się znowu miesza, no bo sobie zadaję pytania, miało być letko, a jest na przykład ciężko. A miałeś taki moment jeden albo jakąś historię, która ci teraz przychodzi do głowy, kiedy tak rzeczywiście wkurzyłaś się na Pana Boga, kiedy wykrzyczałaś mu, że to już jest za dużo i ty nie uniesiesz? Co chwilę mam takie momenty i kiedy dziennikarze lubią mi zadawać to pytanie w ogóle, zwłaszcza oni, tam, że ja tak teraz powiem taki sążny konkret, nie? Co to było? Że jak się wyprowadzała z domu, czy jak mieszkała w tej Skodzie? Albo czy jak się zesikała 15 razy w tym tygodniu i musiała używać praleczki? Więc tak serio, ja nie mam znowu odpowiedzi takiej jasnej na to pytanie, ale widzę to pytanie trochę inaczej. Myślę sobie, że każde takie pęknięcie, które mi się wydarzało i myślę, że wy też bardzo dobrze to wiecie, jakie to są pęknięcia, bo gdybyśmy zgasili te światełka i zapytali was, co ci pękło w życiu, co cię boli, z czym nie możesz, to od razu byś mi wymienił całą listę. Z tym nie mogę, z tym nie daję rady. Jak sobie analizuję te różne pęknięcia swoje i to są momenty, kiedy się musiałam wyprowadzić od swojej najlepszej przyjaciółki, bo wiedziałam, że to jest bardzo dobra decyzja i że to będzie dla mnie dobre, ale to strasznie bolało. Poprzez momenty, kiedy właśnie takie błahe, nie ma mi kto pomóc pójść w danym momencie do klopa i jeszcze inne drobne sprawy moje, to jedno sobie myślę tylko wtedy, staram się myśleć, bo to jest strasznie trudno sobie przypomnieć, dwie rzeczy tak naprawdę, że jest taki ktoś, kto za te wszystkie sprawy życia oddał, że jest taki ktoś, kogo to wszystko obchodzi i jak masz takie momenty i takie pęknięcia, to sobie przypomnij, że jest taki ktoś, kto się dał zakatować konkretnie tę twoją historię, to jest raz. A dwa, że wszystkie te takie sytuacje bólu i cierpienia i myślę, że o tym jest ta książka, jeśli ktoś z was nie sięgał jeszcze do niej, to, że wszystkie momenty bólu i cierpienia, których my nie chcemy, są nam potrzebne po to, żeby się mogło urodzić nowe. A my byśmy bardzo chcieli, żeby to było glamour i żebym jeszcze był taki, żeby mnie nic nie dotknęło. Jakby to, że ja jestem tutaj, gdzie jestem, tak po ludzku jest to kupione, zrobiło się poważnie, no ale tak jest. Masą emocjonalnego cierpienia, jakby trudu, łez i takiego, wiecie, że ciężko i taki gruz momentami, ale z drugiej strony jest przeciwwaga. To jest największa radość, największe szczęście i największa odwaga i absolutnie najlepsze życie mam, jakie mogłem dostać. Nikt z was nie ma tak dobrego jak ja. Macie swoje. Niech się trzymajcie. No to, żeby nie było może tak poważnie, to opowiedz o królu Julianie. Tak, w sumie co on ci daje w modlitwie? Dobrze, bo to, że mi o tym przypomniałeś. O tym kiedyś powiedziałeś. To Basia ma dużo takich w ogóle metod duchowych, szkoły duchowości właściwie. Mogliśmy cię do szkoły duchowości zaprosić. Ale ja chciałam cię zapytać o króla Juliana, bo to jest super. Król Julian to nie jest moje własne, to jest mojej dobrej koleżanki ze wspólnoty, która na wyjeździe wspólnoty wyszła i zaczęła swoje świadectwo mówiąc tak. Słuchajcie, ja nie wiem czemu ja mówię to świadectwo, ale jak do mnie liderka zadzwoniła z tą propozycją, to pomyślałam sobie prędko, zanim ogarniemy, że to bez sensu, czy jakoś tak. I ja wtedy sobie pomyślałam, kurde, to jest całe moje życie, to jest w ogóle mój mistrz duchowy, bo właśnie na te wszystkie wykluczające się rzeczy, no to można czasem zareagować tylko tak, że nie jesteś w stanie tego umysłem ogarnąć, więc zrób za nim pomyślisz czasami. Czy twoi rodzice mieli problem, żeby wypuścić cię z domu? Jak uniezależniłaś się od nich, no będąc 100% zależną od innych?
Miało nie być poważnie, a widzę, że lecimy grubo, ale... Więc myślę, że ja wyprowadzając się z domu, postrzegałam relację, swoją relację z obojgiem rodziców zupełnie inaczej niż dzisiaj. I myślę, że nic, co mi się wydarzyło po drodze, nie było niepotrzebne. Moment, kiedy się wyprowadzałam, to miałam takie poczucie, że to jest w ogóle najgorszy pomysł, bo też ustalmy to, dlaczego się wyprowadziłam, bo ci, którzy nie czytali i nie wiedzą, no to nie wiedzą. Więc powiem, że jeden z moich kapłanów, który pierwszy, jakoś tam jeden z pierwszych, który stanął na mojej drodze, powiedział coś bardzo trudnego i jednocześnie najpiękniejszego, co myślę, i dopiero dzisiaj o tym tak myślę, co mogłam usłyszeć, bo powiedział, że jestem tak sklejona, szczególnie z mamą, i jest mi się z nią tak trudno rozstać, że jest mi trudno zobaczyć, że w moim domu jakby trwamy w toksycznych relacjach i jakby nie jestem w stanie spojrzeć na pewne sprawy, dopóki nie zrobię kroku w bok i nie zobaczę tego, wiecie, tak z daleka. W sensie widzę dom. I ja się na tego kapłana zdenerwowałam bardzo, bo po pierwsze mnie wkurzyło, że ktoś tak mówi o moim domu, to takie standardowe. Po drugie mnie wkurzyło, że w ogóle co on mówi o wyprowadzce z domu, jak się nie da wyprowadzić z domu, no bo przez rurkę w telewizji pije. No więc jakby to jest absolutnie wykluczające się, a on potem mnie zdenerwował jeszcze bardziej. I myślę, że to jest pytanie, które sobie też możecie zostawić z tego spotkania i zadawać je codziennie. Pytania padły dwa, w sumie nie wiem, dlaczego ci zapomniałam o tym powiedzieć, ale nadrabiam to tam, gdzie mogę. Po pierwsze, to jest jeszcze proste. Czy wierzysz w Boga? I to jest dla nas, zwłaszcza katoli, prosto powiedzieć. Nie no, wierzę, nie? Jestem na mszy w kościele codziennie, się modlę, wierzę. Mhm. Ale tam było doprecyzowane to pytanie jeszcze bardziej i ono znaczy zgoła coś innego. Czy wierzysz w Bogu? Czy wierzysz Bogu? A za tym, czy wierzysz w Bogu, stoi, czy wierzysz w to, że On ma dla ciebie absolutnie jedyny, najlepszy plan, nawet jeżeli proponuje ci rzeczy zupełnie absurdalne. No i to już nie przyparło do muru, no bo to nie jest łatwo tak dziarsko odpowiedzieć, tak wierzę, ale oczywiście to zrobiłam, bo byłam wkurzona na faceta, nie? Baba wkurzona na faceta wszystko mu powie. Więc powiedziałam mu, że wierzę. W emocjach bardzo. No i właśnie, i wyprowadzałam się z tego domu, myślę, w dość trudnej atmosferze, w poczuciu braku akceptacji też ze strony rodziców, w poczuciu, że robię komuś krzywdę, w poczuciu, że właśnie robię coś, co dla nich jest w ogóle najgorszym amen, ale z drugiej strony zobaczcie tę sytuację, co ma zrobić matka i ojciec dziecka, które siedzi na wózku i właśnie pije przez rurkę. I to dziecko przychodzi i uznajmuje, wiecie co, za tydzień z wami nie mieszkam, bo jakby przerasta mnie to, co się tutaj dzieje, w sensie, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, więc ja chciałabym na to wszystko spojrzeć z boku i właśnie się wyprowadzę, więc ja trochę się nie dziwię moim rodzicom, że oni się lekko byli przejęli wtedy, lekko mówiąc. I że trudno im było dać mi taką wolną rękę, bo przypomnijcie sobie, myślę, że studentów tutaj albo jak są, to w sumie oni też. Przypomnijcie sobie moment, kiedy wyjeżdżacie na studia i wasza mama potrzebuje, żebyście byli w domu co tydzień i ty pierwsze co robisz, jeździsz do domu po słoiki co tydzień i w ogóle jesteś w domu, jesteś cały czas z telefonem, bo mama albo tata muszą wiedzieć, co ty robisz. Więc moi rodzice nie dostali łatwego prezentu z moim zbuntowanym charakterem, który myślę odziedziczyłam twardo po mojej mamie, która jest poniekąd, znaczy nawet nie poniekąd, jesteśmy bardzo podobne do siebie. Myślę, że obie mocno dążymy do celów, które sobie wyznaczymy. No ale tak, nie da się ukryć, że moja wyprowadzka z domu, myślę, była jednym z takich grubszych pęknięć między nami. I że dzisiaj jest tak, że walczymy o te relacje jakoś, to nie jest łatwe i no, to mnie kosztowało dużo, ta decyzja, bo myślę, że dzisiaj moi rodzice tak na 100% jeszcze tego nie przyjęli i że jednak chcieliby mnie mieć w domu,
pod ręką i że mają w sobie wiele pytań dlaczego i na te pytania ciągle jeszcze odpowiadamy i no zobaczymy, co czas pokaże. A co byś powiedziała małej Basi, gdybyś była swoim rodzicem? Dzisiaj to jestem taka mądra, nie? Zrobiłam strapie, znam się na emocjach, nie? Wiem, co tam jest ważne, jaki pakiecik, nie? A tak poważnie, to gdybym była swoim rodzicem, to właśnie, tak trochę pół żartem, pół serio opowiedziałam o pakiecie emocje, ale to w sumie nie jest żart. To przede wszystkim małą Basię dzisiaj nauczyłabym tego, że ona ma prawo mieć własne zdanie, ma prawo popełniać błędy, towarzyszyłabym jej w lękach jej i byłabym takim, ja w sumie takim jestem, trochę dla ludzi teraz takim jestem, ale mi uświadomiłaś. Ja jestem takim dla ludzi, dasz radę. W sensie to, co ja robię jako coach, bo też w sumie pracuję czynnie zawodowo, to tak stoję obok dorosłych ludzi, którzy z różnych powodów czasem też nie usłyszeli i nie dostali takiego pakietu jak ja. I jak oni przychodzą z różnymi rzeczami, to moje zadanie polega tylko na tym, żeby w odpowiedni sposób to robić, żeby oni usłyszeli, dasz radę, co większość świata interpretuje jako wciskanie kitu, ale to nie jest wciskanie kitu. Coachowie nie wciskają kitu, coachowie, trenerzy. Personali, nie wciskamy wam kitu, bo ja naprawdę, absolutnie, gdybym w to nie wierzyła, to bym tego nie robiła. Absolutnie wierzę w to, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy coś do powiedzenia i tak naprawdę na moim miejscu mógłby siedzieć każdy z was, a Dominika mogłaby cię przypytywać z twojej historii i miałbyś do powiedzenia coś więcej niż to, że myślisz, że nie masz nic do powiedzenia. I właśnie myślę, że w taki sposób trochę towarzyszę ludziom, jak u mnie w domu, no trochę tego zabrakło i trochę, a może po prostu rozchodziło się o to, o co się rozchodzi w większości polskich domów, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy ze sobą być, nie umiemy się o siebie troszczyć i łatwiej nam jest się zamknąć w swoim pokoju i myśleć sobie, a płaczę, niech sobie płaczę, przejdzie, rano wstaniemy, nic się nie stało. I ja tego wszystkiego nawet nie traktuję, jeśli chodzi o moich rodziców, jako taki minus, że oni zrobili tutaj wtopę roku i nie wieszam na nich psów, że tak powiem, nie wieszam na nich Dominikanów. Trochę wieszam w sumie, do tego dojdziemy pewnie. Ale myślę sobie, że dzisiaj przede wszystkim chciałabym to powiedzieć im, że szkoda, że oni też nie mieli takiego doświadczenia zaopiekowania się nimi. Dlatego cieszę się, że ja w jakiś inny sposób to otrzymałam. Tak naprawdę trochę to zabrzmi głupio, ale jestem wam w stanie wymienić co najmniej swoich trzech ojców. To są ojcowie Dominikanie, nie wymienię ich po nazwiskach, żeby tutaj nie siać zamętu, każdy niech sobie znajdzie swojego ojca, ale tak naprawdę to mi dała beczka, czyli duszpasterstwo dominikańskie, potem teraz to mi daje wspólnota. Tam mam duszpasterzy, czyli ludzi, którzy podejmują role, których w moim życiu trochę zabrakło. Na przykład podejmują rolę taty i uczyli mnie tego, już teraz to trochę bardziej wiem, jak mężczyzna powinien się zająć córką i jakby od nich się tego uczę. Więc jeżeli człowieku masz takie rany, może podobne, może też masz, ja lubię to stwierdzenie, gaz w chacie, może ci jest trudno z jakimiś relacjami z najbliższymi, to zrób tak, jak zrobił święty Franciszek. Ja to ostatnio odkryłam, że on tak to zrobił. On miał taką historię, że tata go tam się wkurzył, jak on do zakonu wstąpił. I święty Franciszek wtedy płacił nawet podobno, ja nie muszę płacić, człowiekowi, który tyle razy, ile tata go przeklinał, tyle razy jakby nowa osoba mu błogosławiła. I ja mam teraz mega szczęście, bo w ogóle non stop ktoś mi błogosławi. A właśnie zaczęło się tak, że zaczęło mi błogosławić na różnych etapach życia tych trzech ojców. Ja się zastanawiam teraz, bo mówiłaś o byciu coachem, mówiłaś też o ogarnianiu swoich emocji i myślę sobie, że też mówisz dużo i w książce, i też w rozmowach między nami mówisz, jakie owoce przynosi psychoterapia. Myślisz, że to jest sposób działania Pana Boga?
Kurczę, przepraszam, bo to nie miało być rekolekcja, ja trochę się czuję jak jakiś super rekolekcjonista, ale właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że ja chyba nie umiem tego odkleić. I zanim się zobaczyłam dzisiaj z wami, to poszłam do Pana Jezusa na pół godzinki, potem poszłam na Eucharystię i usłyszałam dzisiejszą Ewangelię. I pomyślałam sobie, że Dominika może o to dzisiaj zapytać. I miałam takie, kurde, nawet na to mi odpowiadasz? Bo tam dzisiaj w Ewangelii spotykamy faryzeuszów, których Pan Jezus do nich mówi, że dbacie o to, co z zewnątrz, a nie dbacie o to, co w środku. I myślę, że to jest doskonały obraz tego, czym dla mnie była psychoterapia, a już ją skończyłam kilka miesięcy temu, czym jest dzisiaj dla mnie też praca z ludźmi dalej. To znaczy, to jest właśnie to, że my bardzo lubimy, ja też, ja w ogóle myślę, że jakbym wam powiedziała szczerze, jak jest, i są tutaj osoby na sali, które trochę są bliżej tego, jak jest. Myślę, że Dominika ostatnio miała takie doświadczenia, jak jest, że czasem jest trudno też z tym, że bardzo lubimy dbać o to, co na zewnątrz, żeby było tak fajnie, żeby było spoko, żebym błyszczał, żeby nikt się nie dowiedział. I jakby potrafimy mieć super wypolerowane na zewnątrz swoje życia, a właśnie, a jakbyśmy stanęli z tym, co w środku i z tym, jak jest, no to jest słabo. I w sumie to optymistycznie mi się to układa w głowie, bo Ewangelia dzisiaj nas zachęca właśnie do tego, żeby się absolutnie nie bać tego, co słabo. A słabo to jest właśnie twoje niepoukładane relacje, twoje niepoukładane życie, twoje lęki i wszystkie te syfy, które każdy z nas ma. No i że to można, bo to jest optymistyczna puenta, że to można, może być taki moment w twoim życiu, że ty to chwycisz, weźmiesz i powiesz, mam to i nie boję się ciebie dotknąć. Mówię to tak śmiało, bo teraz tego doświadczam, że tak jest. Odkąd właśnie się skończyłam już psychoterapię, to miałam taką myśl, teraz to będzie zajebiście, 4 lata siedziałam w gabinecie u psychologa, będzie super, nie? Wyszłam za róg, po tygodniu się okazało, że nie jest. I że mam taki moment, ja pindolę, wszystko się rozjeżdża, nie? Po prostu tu mi coś dopieprzyło, tam mi coś dopieprzyło, tu z kimś muszę pogadać i już nawet nie ma pani, której się mogę wypłakać, nikt mnie nie rozumie. Ale też odkryłam, że psychoterapia dała mi bardzo konkretne narzędzia, które mówią, jak masz sobie poradzić z tym, co się teraz w tobie dzieje. A to są w sumie 2 proste narzędzia, a 4 lata mi zajęło, żeby to odkryć. A nawet bym to sprowadziła do jednego narzędzia. To jest zadawanie sobie pytania, co się w tobie dzieje, co ci mówi jakaś emocja. Ja na przykład przez wiele lat nie wiedziałam, że za tym, co we mnie jest, może stać jakaś emocja, a za emocją moja potrzeba. Że tak naprawdę wszystko, co jest trudne albo strasznie szczęśliwe, to jest bardzo proste, bo Pan Bóg wyposażył nas w emocje, a one nam o nas opowiadają. I dlaczego mówię, że nauczyłam się tego chwytać? Dlatego, że dzisiaj, kiedy się mi rozpierdziela życie, to oprócz tego, że dzwonię do wszystkich swoich przyjaciółek, smarkam i w ogóle płaczę do nocy i się wkurzam, to jeszcze potrafię już być taką trochę opiekunką Basi. W sensie potrafię być sama swoją panią. Ci, którzy są w terapii, to myślę, że znacie ten slang. Idę do swojej pani, idę do swojego pana, nie? I naprawdę może przyjść taki moment, kiedy już nie masz swojej pani i swojego pana, kiedy sam potrafisz się sobą zaopiekować. I w sumie myślę, że jeśli bym miała mówić o owocach, to jest właśnie to, że złapałam kontakt z Basią. Mhm. Wiem, jaka jest, co lubi i na co się wkurza. I przede wszystkim ją ośmieliłam, w sensie jestem zaskoczona Basią, bo ja teraz potrafię wyrąbać ludziom takie rzeczy, że jestem zdziwiona, że potrafię wprost komuś mówić, że mnie zdenerwował, że mnie coś zabolało, co powiedział. No kiedyś to nie było łatwe i kiedyś też byłam, przez to, że tego pakietu nie miałam, taką skurczoną kulką, tak się czułam, jak szara gazeta, nie chcę reklamować. Szara gazeta, którą możesz wyrzucić, tak zmiąć i wyrzucić do kosza, nie? A terapia wyprostowała tę kartkę, myślę, na pewno. Ciekawe, bo szara gazeta, którą możesz zmiąć, wyrzucić do kosza, a z drugiej strony właśnie życie w Skodzie, pielgrzymki zaufania i takie życie, jak mawia klasyk, życie na pełnej petardzie. I to jest Pan Bóg. W sensie myślę, że to już zrobił On sam,
że postawił mi konkretnych ludzi, bo zanim terapia, tak naprawdę, jak już sobie tu jesteśmy szczere, prawie nikt nas nie słucha, decyzja o tym, żebym się zdecydowała podjąć psychoterapię, zajęła mi 7 lat rozmów z różnymi ludźmi na temat ten, że no jest nie najlepiej i że może by trzeba było się zaopiekować z różnymi sprawami. I ja robiłam coś takiego, co może ktoś z was zna. Już prawie wybierałam ten numer, ale może innym razem. I to mi zajęło 7 lat, żeby podjąć tę decyzję. A te wszystkie rzeczy, które działy się wcześniej, ta Skoda, moje samodzielne mieszkanie w akademiku, to, że w sumie zażyłam też trochę wolności, zaczęłam chodzić na imprezy i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę się wydarzyło dzięki ludziom, którzy mieli otwarte serca na to, że jest taka bida i że można z niej coś zrobić. I myślę, że to bez współpracy łaski tych ludzi by nie wyszło. I bez tego, że po prostu ktoś mi kiedyś pokazał, chcę, żebyś miała inne życie. No i znowu wracamy tak naprawdę, przepraszam, że się powtarzam, ale coś, co mnie maksymalnie odpaliło, to najpierw takim małym płomyczkiem była dominikańska klika, która działa przy klasztorze do dziś. Zapraszam tam bardzo, fajne doświadczenie, żeby tam być. Ale jak byłam tam, wtedy jeszcze tego nie umiałam nazwać, to miałam takie poczucie, że to jeszcze nie jest to, co może być. Że chciałabym coś więcej, ale reklama się zrobiła, że chciałabym czegoś więcej, że chcę czegoś więcej. No i właśnie, i potem zaczęło się dziać coś więcej o tym, jak to przeczytacie tak naprawdę tutaj, bo moglibyśmy do rana siedzieć. Ale żeby to coś więcej się mogło wydarzać, to oprócz łaski, to tak naprawdę ludzie, których potem spotykałam w beczce i nagle się okazało, że zabranie mnie do góralskiego domku, w którym generalnie, jak nas zobaczył ówczesny duszpasterz, ponieważ on zabronił mi tam pojechać, a generalnie ludzie stwierdzili, a jolo, zabieramy cię, nie? I w sumie nie wyrzucił mnie z małego cichego, bo było już późno. Ale jak przyjechałam na miejsce, to byłam przerażona, bo się zorientowałam, że schody tam są jak drabina i że na przykład trzeba będzie mnie tam wynieść. I się okazało, że nawet jak się mnie 1,5 godziny wynosi, to można mnie wynosić. I tak naprawdę, bo tym chciałam zakończyć odpowiedź na to pytanie, że bez tych ludzi, bez tych rąk, bez ich serca, to nie byłoby możliwe. Dobra, to mam dla ciebie kolejne pytanie poważne. Jak mogę się nabić? Oczywiście. Ja się boję tych pytań. Nie bój się. Dobra, tego pytania możesz się bać. Jak trafiłaś do więzienia? O, grubo. Jak trafiłam do więzienia? Niedawno. Niedawno. Nie kiedy, tylko jak. Niedawno i się wydarzyło? I jak się to wydarzyło. Otóż, gdyby ktoś z was jeszcze tego nie wiedział, to bardzo nieudolnie w ogóle szukam menedżera, gdyby ktoś chciał. Ja bardzo potrzebuję menedżera, bo to jest za trudne wszystko na raz. Ale prowadzę sobie w internetach zacnego fanpage'a o takim samym tytule jak książka Barbara Turek pełnymi garściami i od momentu wydania książki piszą do mnie bardzo różni ludzie, różnej maści i pewnego razu właśnie tam odebrałam wiadomość o tym, że czekają na mnie więźniowie we Wronkach. A dnia poprzedniego, i to jest ciekawe, wróciłam z zgłoszenia rekolekcji. To był taki maraton, bo byłam nad morzem i tam było bardzo dużo różnych szkół, dzieciaków i jakby ja gdzieś jestem w akcji, to próbuję zrobić tak, żeby być dla nich, więc jak człowiek wraca dla nich, to wraca od nich, to ma siłę tylko na jedno piwo bezalkoholowe, krótką modlitwę pod tytułem Panie, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, dobranoc. I ja wróciłam tego dnia do Krakowa, a też to myślę, że ważne. Ja w momencie, kiedy wracam z zgłoszenia do Krakowa, to myślę, że ci, którzy mnie już tak zajmujecie się mną na co dzień, to część z was to wie, że to jest takie ałaja, pindole, ale boli. To ja jednak jestem na tym wózeczku, ja jutro znowu muszę zadzwonić po tego człowieka i jeszcze w chacie jest syf i trzeba zrobić pranie. Myślę, że też znacie te momenty, kiedy wracacie z super urlopu, kiedy było tam zajebiście
i nagle wracasz, jest dom, jest robota, jest jakaś rzeczywistość codzienna, więc wróciłam z takiego zderzenia. Ja też mam taką metodę modlitwy, bardzo konkretną i krótką. Ja w ogóle polecam Pana Boga, trzeba konkretnie i krótko, przynajmniej ja tak mam. I tego dnia, kiedy wróciłam, powiedziałam mu tak: tato, bo ja już strasznie nie mam siły, wiesz, dziękuję ci, że mogłam być u tych wszystkich ludzi, że mogłam spędzić tydzień z Kasią, z którą lubię spędzać czas, bo wtedy towarzyszyła mi w czasie tych rekolekcji, żebym mogła je wygłosić. Ale ja w ogóle nie mam siły, już żyć, tato, nie jedź mi nigdzie i znajdź mi człowieka na jutro, bo ja już nie mogę zadzwonić, nie? I wtedy mi się pojawia takie ding-dong, żartowałam sobie, więc nie żartujcie na modlitwie za bardzo. Bo mówię, no dobra, tato, no jakbym miała więźniów pocieszać, no to może żebym się jeszcze coś wykrzesała, nie? No i poszłam spać, wstaję rano, nic się jeszcze wtedy nie zadziało, tam wszystko, dan minęło parę dni od tego czasu i gdzieś tam już zdążyłam zapomnieć o tej modlitwie, dlatego warto, jeśli ktoś z was już się tak bardziej modli, zapisywać sobie różne rzeczy, zwłaszcza rzeczy, o które prosicie Pana, bo potem zobaczycie, że one się wam dzieją. Ja mam taką aplikację do dodatek. No, i są etykiety. Pudełeczko to nie, ale są etykiety kminy, etykiety prośby. No i tam różne są etykiety. No fajne są aplikacje w ogóle dzisiaj. I właśnie zapisałam sobie to, że ja tak powiedziałam na tej modlitwie, żebym wiedziała, że jak dostanę jakieś więzienie, to że mam tam pojechać. No i parę tygodni później tak naprawdę odbieram na tym fanpage'u wiadomość, że czekają na panią więźniowie we Wronkach i czy mogłaby pani do nich przyjechać. No i to jest moment, kiedy ja mam ogromniastą bekę z Pana Boga i pamiętam, siedziałam z taką jedną kumpelą przy jakiejś kawce i mówię: ty, weź mi ją szczypnij, bo przecież kurde, no parę tygodni temu mówiłam, że jak więzienie, to pojadę, nie? No i rzeczywiście, ona przeczytała tego maila, mówi, że jak byk więzienie, no i okazało się, że jedna z, jak to się mówi, wolontariuszki, moje arcy ulubione słowo, wolontariusz, jest taka jedna z pań, która po prostu posługuje więźniom tym, że ona tam wpada i tyle, i sobie z nimi się dobrze bawi i rozmawia i próbuje im głosić też. Usłyszała gdzieś moje świadectwo, a jeden z więźniów, który ma na imię Maciej i kto się modli, niech się za Macieja pomodli, bo Maciej tam spędzi całe swoje życie, zapytał jej kiedyś, jak docierać do miejsc świętych. I ona dość przewrotnie, bo była na świeżo po jakichś vlogach, mówi: autostopem. No i ci więźniowie tam podobno kręcili beczkę, że jak stopem i w ogóle, no i ona próbowała im coś powiedzieć o mojej postaci i z jej relacji wiem, że jak powiedziała, że jestem na wózku i że nie umiem chodzić i nie umiem nawet wstać z łóżka i że dojechałam do tego Franciszka jakoś, to oni się tam bardzo wzruszyli i powiedzieli: weź ją do nas zaproś, no więc ona wzięła i zaprosiła i tak trafiłam do więzienia i to było ciekawe doświadczenie. W ogóle macie absolutnie super i ja też, bo to jest pierwsze miejsce publiczne, gdzie mogę powiedzieć o tym. Jak pojechałam do tego więzienia, cały czas jestem w ogóle w takim czasie. Jakby się ktoś zastanawiał, co Barbara Turek robi między sikaniem, jedzeniem i tym wszystkim, to ja się pytam siebie i jego przede wszystkim, gdzie ty mnie chcesz, bo jak już odkryłam to, że ty masz super plan, to musisz mi mówić codziennie, gdzie ty mnie chcesz, bo jak ty nie będziesz gadał, to ja pindole nie robię. No i właśnie... To jest kolejna metoda duchowa, tak. Barbary Turek. Tak. Notuję. Pisałam tę książkę jednak. No i właśnie jak przyjechałam tam, bardzo się bałam w ogóle, bez jakby poważnie to mówię, dlatego że gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, więzienie we Wronkach to jest to największe więzienie, jakie w Polsce posiadamy. I nie siedzą tam panowie za to, że buchnęli soczek z takiego jakiegoś marketu, tylko siedzą tam ludzie, którym się stała ogromna krzywda, to po pierwsze, a po drugie właśnie pobłądzili mocno w życiu i tam są.
No jest bardzo dość mądre. Poczytałam o tym więzieniu, zanim tam pojechałam. I no bo jak się czegoś boisz, to sobie poczytaj w internecie, to potem się dowiesz, że nawet od wizyty w więzieniu umrzesz na raka. I to mniej więcej tak to było tutaj. I poprosiłam dwójkę swoich przyjaciół, jeden kolega taki łysy, to mówię, do więzienia się nada. I taka koleżanka, o której skądinąd mam poczucie, że jest taka konkretna i trzyma ze stery i ja sobie takich specjalnie dobrałam, się śmieję, ale tak, bo stwierdziłam, że jak ja będę chciała uciekać, to oni zostaną, przynajmniej. No i oni podjęli wyzwanie, pojechaliśmy razem tam i tak naprawdę to były dla mnie większe rekolekcje niż dla tych więźniów. Ciekawe jest to, że pojechaliśmy tam w zesłanie Ducha Świętego. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki dzień w kościele, kiedy się modlimy o to, żeby Duch Święty tak się wylał. Kiedy to jest? Nie wiem, kiedy to jest, ale... Pięćdziesiątnica. Tak, właśnie, dziękuję. Czyli chodzi o to, że to jest ten moment, kiedy apostołowie siedzieli skitrani w wieczerniku i wołali, żeby on przyszedł i tam w końcu dupnęło, przyszedł i było fajnie. Więc mniej więcej, dokładnie w ten dzień pojechaliśmy tam i to było strasznie zabawne, bo zadzwonili do mnie z tego więzienia i pytają, a czy tak można by było o 10:00, bo my wiemy, że wy te czuwania robicie wieczorem. Ja mówię, no chyba można, nie wiem, spytam Ducha Świętego. I pojechaliśmy tam i taki żart też Pana Boga, myślę, w całej tej sytuacji, ponieważ na dzień dobry usłyszałam, że mamy nie podawać swoich imion i nazwisk, myślę, super. Wtedy się w więzieniu dowiedziałam, że jestem osobą publiczną, bo zapytałam strażnika, a mówię, ej, jak nie podawać, nie? Tu książki przywiozłam i w ogóle on mówi, o tobie w każdej celi już było 2 miesiące temu, nie? Mówię, o Jezus Maria. No i mój kumpel, który był, chciał mnie jakoś tak, wiecie, wyluzować, uspokoić, powiedzieć jakiś dobry żart. I Mateusz mówi, weź się tym wszystkim nie stresuj, ty masz te historie, takie dużo ich masz i w ogóle. Jedyne, co by cię mogłoby cię przebić, to niepełnosprawny więzień. Spoko, nie? Idziemy tam. To, co zapamiętałam z tego więzienia, to zamykająca się brama i ten kluczyk, który się tak przekręca. I sobie myślę, fajnie. I wchodzimy do kaplicy, oczywiście w oknach kratki. I pierwszy gość, zielony kombinezon, którego widzę, to jest niewidomy. Wchodzi z białą laską, ładuje do tej kaplicy i sobie myślę, nie no, niepełnosprawny więzień, no. Dlaczego? Dlaczego on tutaj jest? No. Pan Wiesław, bo tak miał na imię, pan. Też jak o nich mówię, to w ogóle ci, którzy się modlą, bardzo was proszę, żeby szczególnie za nich się modlili, jak mogą, bo myślę, że chłopaki tego potrzebują. I Wiesiek do mnie podszedł, ja w ogóle taka skitrana, nie wiem, co się dzieje, sobie myślę, dobrze, że nie widzi, po prostu. To jest, dobrze jest to tak ten. I on mówi, ja będę rozmawiał z tą panią na wózeczku, będę rozmawiał. No i sobie myślę, kurde, nie? No i tak podaję mu rękę, dzień dobry, on mówi, no i tam pogadaliśmy chwilę. I on mówi, nie, no ja widzę, że tutaj z główką w porządku. No, nóżki jakieś nie tak jest, wie pani, no ja tak siedzę tutaj w tym więzieniu, ale humorek trzeba mieć. No i tak, potem oni wszyscy w ogóle się chcieli przywitać bardzo, więc się przywitaliśmy. I myślę, że to, czym wygrałam to spotkanie, to to, że wyszłam tam i powiedziałam, dzień dobry, bo ja jestem Basia i chciałam wam powiedzieć, że ta sytuacja jest dla mnie strasznie trudna, bo ja jestem pierwszy raz w takim miejscu i umówmy się, nie każdy przebywa codziennie z taką ilością ziomów na kwadracie. No i nigdy nie byłam w więzieniu, panowie, nie? I jakby przepraszam za wszystkie niedogodności. I powiedziałam im po prostu, że chciałabym się z nimi podzielić tym, co Jezus zrobił w moim życiu, tym, co widzę konkretnie, a co oni z tym zrobią. To już w ogóle ich sprawa, ja tam powiem, co mam powiedzieć, pójdę. No i to spotkanie miało dokładnie taką formę jak dzisiaj. Kamery nawet były. Tam wszędzie są kamery. Chociaż nie, w kaplicy. Kaplica to jest chyba jedyne miejsce, gdzie kamer nie było. I rozmawialiśmy sobie. Wtedy Mateusz siedział na miejscu Dominiki. I potem był taki moment, który wy też będziecie mieli pewnie tutaj dzisiaj. I to mnie zaskoczyło w ogóle, bo zazwyczaj jak jest taki moment, a teraz możecie zadać pytanie, to wszyscy późno już, bym poszedł. W sensie każdy się kitra, nie? A oni tam się w ogóle nie kitrani.
I jeden gość, taki co miał po prostu mięsień duży miał, biceps miał konkretny, wstaje, tatuo było na swoim miejscu i mówi tak zupełnie spokojnie, że on by chciał zapytać, czy pojawił się kiedyś ktoś w moim życiu, kto świadomie i tak dobrowolnie i użył dokładnie tego sformułowania, wyrządził mi krzywdę. Że on by tak, bo tak tutaj siedzimy i sobie myślę, kurde, siedzę z samymi mordercami, no i co ja im mam odpowiedzieć? No i tym pytaniem trochę zamknął mi gębę, co jak sami widzicie, trudno zrobić. I zapadła taka cisza, dość wyraźna i odczuwalna. I wtedy mi się przypomniało i im to powiedziałam. Mówię, wiecie co, chłopaki, jak do was jechałam, to moi przyjaciele pół żartem, pół serio mówili, jedziesz do więzienia, ogłoś im tam wolność. Nie? I to mi strasznie zostało. I sobie myślałam, kurde, no jak ogłosić gościom, którzy w 90% są tam na dożywociu, w sensie ci, którzy akurat byli na tym spotkaniu, a 10% z nich to wyroki poniżej 15 lat nie schodzi, nie? To jak ja im mam powiedzieć, a wolność, Jezusie, super. No i myślałam sobie chwilę nad tym pytaniem i powiedziałam temu gościowi, że ja myślę, że nikt nigdy świadomie i dobrowolnie, tak że tego chciał, nie zrobił mi krzywdy i że ze świadomością tego miejsca, w którym jestem, więzienie, mówię, że myślę, że nie ma takich ludzi w ogóle na świecie, którzy chcieliby komukolwiek zrobić taką ostrą krzywdę świadomie i dobrowolnie. I wtedy panom się oczy spociły lekko. I właśnie mówię, że no chłopaki, jakbyście mogli to cofnąć, to wydaje mi się, żebyście to zrobili. I jakby, że sami sobie na to odpowiedzcie, czy nie wolelibyście gdzieś indziej być, nie? Ale właśnie wtedy poruszyłam temat, którego nie chciałam tam poruszać, a on już tutaj pękł. Powiedziałam im o tym, że właśnie u mnie w domu nie było za łatwo, nie było mi za łatwo z rodzicami, a im pewnie też ze mną nie było za łatwo. I że to, co mi dało wolność taką wewnętrzną, to właśnie poukładanie sobie swojej historii. I to było mega, bo w ogóle, słuchajcie, ogłosiłam więźniom wolność. W sensie Pan Bóg mi tak jakoś to wlał w serducho, że trzeba im powiedzieć, że jak ich to gryzie, te historie ich, to niech oni po prostu odważą się i pójdą na psychoterapię, bo mają tam taką opcję, tylko często im jest trudno to zrobić, nie? I tam bardzo mocno wybrzmiało to, bo tak myślę, że niejednokrotnie nie jeden z nich jest bardziej wolny niż wy, którzy i ja też może w niektórych miejscach, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy tak wolni jak oni, bo spotkałam tam też gości, którzy dzisiaj faktycznie kara, tak, muszą tam siedzieć, ale jakby przyjęli swoją historię i myślę, że to jest tajemnica w ogóle wolności. No i teraz dostaję tam różne pozdrowienia z więzienia. No i tak obiecali, że mnie odwiedzą niektórzy, jak wyjdą, ale długie wyroki mają, więc czekam, czekam. Grepsy dostajesz w każdym razie. Mało, ale czasem. Na pełnymi niestety nie piszą, bo nie mogą, ale bardzo otwarci i bardzo dobrzy ludzie też zrobili coś mega super, bo tak zobaczyli w pewnym momencie, że tak spinam trochę, nie? I tak nie wiem, czy już przesadzam z tym, co ja gadam, czy nie. Jeden z nich wstał i zapytał mnie, czy jest coś może, czego ja bym się chciała dowiedzieć o nich, bo tak siedzimy, gadamy, to może chciałabym się spotkać z ich codziennością i to też było super. Więc polecam wszystkim wizyty we Wronkach, jest spoko. Jest spoko. Kultowe pytanie na lądowanie, czyli o czym marzysz? Bo ty dużo działasz, dużo masz przeżytego, dużo historii, dużo marzeń już ci się spełniło, tak myślę. A jak napełniasz garść jeszcze bardziej? Czy jak chciałabyś napełnić garść jeszcze bardziej? To jest pytanie, które też, to jest pytanie często mi zadawane, może tak. I widzę na przestrzeni czasu, jak bardzo ono się zmienia, jak bardzo ma różne smaki i barwy. I spodziewałam się od ciebie też tego pytania i siadłam sobie dzisiaj w kościele i zapytałam Pana Jezusa, o czym marzymy, bo też psalm mnie bardzo poruszył, bo jest o tym, że On zna moje serce. Więc mówię Mu, ej, o czym marzymy teraz, w sensie, co ja mam powiedzieć, jak ci ludzie przyjdą i ona zapyta.
I przyszła mi taka myśl, że w sumie to moje serce bardzo marzy o tym, żeby ludzie żyli pełnymi garściami. Żeby to było tak, że jak ludzie mnie spotykają, to nie mówią, ale masz super życie, nie, ja to bym tak nie umiał. Tylko żeby to było tak, że spotkacie wszyscy jego, niezależnie od tego, w jakim miejscu teraz jesteście, czy to wam się wydaje out of, w ogóle poza moim zasięgiem, czy jesteście może bardzo blisko i jakby wiecie, ale ciągle wam nie styka, albo może już wam styka, ale no wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że nie muszę tego wyjaśniać. Więc dzisiaj pomyślałam sobie, że tak, że z tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, marzę sobie o tym, żeby to pełnymi garściami zalało świat, tak jak pewien youtuber, nieznany nikomu oczywiście, zalewa świat Słowem Bożym i dobrze robi, że to robi. I właśnie dlatego dzisiaj, jak już zadacie te swoje pytania, albo ich nie zadacie i do mi zadaje jeszcze jakieś, ona nie wie, że ja to teraz będę mówić, to postanowiłam, myślę, że to nie naruszy nikogo z was, jakby bardzo bym chciała, żebyśmy się razem pomodlili przez minutę, nie będzie długo i nie będzie bolało, ale po prostu to jest coś, co ja mogę dać wam i wy sobie nawzajem też możecie dawać, to znaczy mogę wam dawać, on może wam dawać doświadczenie siebie przeze mnie i chciałabym, żebyśmy się dzisiaj o to dla mnie i dla was pomodlili. Ci, którzy się modlą i wiedzą, jak to działa, to będą wiedzieli, co robić. A ci, którzy mają takie, właśnie bym poszedł na faję albo gdzieś, to niech zostaną i niech po prostu se siedzą, a Pan Bóg się nimi zajmie. Więc o tym marzę, żeby pełnymi garściami rozlało się. I nie chodzi mi tylko o to, żebyśmy miały lepszy nakład, chociaż... Teraz w ogóle mam taki czas życiowo, że mi się nie chce być w Krakowie. Jak sobie myślę o rzeczywistości krakowskiej, o tym, co tutaj jest, to czasem jest w ogóle dobrze sobie zwiać na trochę. I chyba jest tak, że skończyłam jakiś taki gruby swój sezon głoszenia, dużo się działo. I też skończyłam 30 lat w tym roku. I w sumie to nie wyprawiłam swoich urodzin, bo miałam taki dylemat, jak zaprosić tych wszystkich ludzi na stadion. Nie ma takiego w Krakowie. I nie wyprawiłam tych urodzin. I przed pielgrzymką dominikańską, która była 3-9 sierpnia, na którą lazłam, pomyślałam sobie, kurde, jak ja bardzo chcę odwiedzić tatę Dominika i że bardzo bym chciała się. Tata Dominik to założyciel zakonu kaznodziejskiego Dominikanów, z którym się chyba przyjaźnimy. Dzisiaj już mogę to zaryzykować, to stwierdzenie. I pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym go odwiedzić. A akurat wtedy kimał u mnie kumpel, który mówi, ej, a sprawdziłaś ceny biletów? Ja mówię, przecież nie umiem, nie. Mam od tego ludzi. Jakbym chciała sprawdzić ceny biletów, to bym wiedziała, do kogo zadzwonić. No i on mówi, to ja sprawdzę. I się okazało, że te bilety są za 3 dyszki, więc jestem w Krakowie, żeby spotkać się z wami. Potem mam jeszcze parę spraw do załatwienia, a potem znikam na parę dni do Bolonii. I co ciekawe, bracia Dominikanie w Bolonii, okazało się, i to było takie super, że oni kojarzą gdzieś tam hasło pełnymi garściami i że kima będzie gratis, może jakieś jedzone też będzie, więc w zasadzie to tak, to się będzie działo w najbliższym czasie, a potem będzie taki tydzień, kiedy mam czas na ogarnięcie chaty i spakowanie się i wyruszam na 2 tygodnie absolutnej ciszy. I robię sobie to sama, w sensie wyłączę się z internetu, wyłączę się z odpowiadania na maile i wybieram się nad polskie morze do Kołobrzegu. Wiesz co, ostatnio mi ktoś to uświadomił i powiedział mi to bardzo mocno, kiedy ryczałam mu w mankiet. Powiedział, wiesz co, Bacha, musisz... To wszystko, co ci się zadziało w gabinecie u psychoterapeuty, musisz teraz przenieść na rzeczywistość duchową jeszcze bardziej niż to robisz, bo robię to, tak mi się wydaje, że to robię, ale się okazało ostatnio, że nie robię tego do końca i teraz jestem na takim etapie, żeby się tego uczyć, że pomimo tego, że i absolutnie to wiem, że tak jest, że Bóg jest kochającym ojcem, że On
jakby ma cierpliwość do mnie, że jemu się absolutnie nigdy nie znudzi słuchanie w kółko tych samych moich grzechów, a wierzcie mi, myślę, że o tym Dominika może zaświadczyć, ile razy się kitram, że nie chcę pójść do spowiedzi, a ona mówi, ale idź, i tak dyskutujemy na ten temat, to ciągle się tego uczę, żeby być przed nim teraz prawdziwym, bo nawet zaczęłam o tym mówić, ale chyba mi uciekło, że mi się wydawało, że jak będzie terapia zrobiona, to będzie tak super i okazało się, że nie jest. Że to nie, że psychoterapia nie nauczyła mnie, to nie jest przepis na doskonałe życie, ale jest to niezbędny składnik do tego, żeby to doskonałe życie samemu robić. Żeby wam powstało taki potrawa zwana życiem, pełnymi garściami, to jest niezbędny składnik do tego, żeby to działało i stąd też mówi się często o łączeniu psychologii i duchowości. Myślę, że w takim wymiarze, że no właśnie to, co się zadziało w gabinecie, zadziało się w gabinecie, a teraz pora, żeby się zadziało przed nim i nie jest to łatwe. Niejednokrotnie to są naprawdę wrzaski, złości i tak dalej, ale ten kapłan, który mi to ostatnio powiedział, że muszę to zrobić teraz przed Panem Bogiem, powiedział też dobrą nowinę, bo tak to mi się załamała. Powiedział mi, ale jego miłosierdzie jest większe od tego, co ty się tam przeżywasz. Nie jesteś w stanie się na niego wkurzyć tak, żeby on cię przestał kochać. Nie jesteś w stanie się od niego odciąć tak, żeby on miał cię serdecznie właśnie tam. Jakby nie zrobisz tego i wręcz nawet zachęcał mnie do tego, żeby tak po prostu robić. No ja myślę, że to jest dobre i proste, no bo żeby relacja mogła być prawdziwa, oczyszczona i taka, no to musi tak być. W sensie jak się spotyka dwójka przyjaciół, jest trud, a będziemy udawać, no nic się nie stało, nie? To jakby, no to nie jest przyjaźń. I myślę, że staram się po prostu być prawdziwa przed nim. I to by się nie udało, też to ważne, bez pomocy kogoś obok. W sensie, ja jestem dziwna, bo ludzie zazwyczaj robią churching po kościołach, jak idą do spowiedzi, a ja to, co, żeby nie spotkać tego samego księdza, a to, co ja zauważyłam, bardzo konkretny owoc, to jeżeli może jesteś w takiej sytuacji, że nie wiem, różne są sytuacje, nawet nie możesz korzystać z sakramentów i cię to boli, bo nie możesz, bo ci się tak życie potoczyło, że chciałbyś, ale no takie wybory, takie decyzje, że tak to poszło, to i tak cię zachęcam do tego, żebyś miał odwagę poszukania kogoś, kto cię będzie w tym prowadził. Bo taki ktoś obok ciebie to jest mega potrzebne. Bo my zazwyczaj swoje życie widzimy, nie wiem, tragedię, no to my jesteśmy w tej tragedii. A jak ktoś jest obok, on cię poprowadzi, on będzie wiedział, co robić. Więc jesteśmy u jezuitów, więc może polecam jezuitów, podobno się tym znają. Ale tak, po pierwsze staram się być prawdziwa, a po drugie staram się nie zostawać sama z pewnymi rzeczami i kminami. To było jedno z pytań Dominiki, które miała w rezerwie. Więc chyba to jest taka wskazówka, że to może być ważne pytanie. To jest trudne, to jest wciąż trudne i nie mam na to... Zapytałaś, czy kochałam i zapytałaś... Jeszcze drugie mi przypomnij? No, jak o tym myślisz, tak w sensie jakby o nawiązywania relacji. Więc kochać się uczę nieustannie w ogóle ludzi, ale jeśli chodzi o taką miłość damsko-męską, to jest to trudny temat i to też było coś, co się przewinęło przez moją terapię. To znaczy przewinęło się to, że nie mogę sobie wmawiać, że nie jestem niepełnosprawna, skoro jestem i że nie mogę sobie wmawiać, że moje życie na przykład z mężczyzną będzie takie podobne do tego, jak on by był ze zdrową kobietą. I to było trudne, żeby to przyjąć, ale to nie oznacza, że tego życia nie będzie. To nie oznacza, że to życie jest niemożliwe. No i ja bym powiedziała, że to pytanie, które Kama zadałaś, ciągle jest w drodze i ono potrzebuje takiego doprecyzowania we mnie wciąż. Akurat ostatnio nawet jest na czasie. Przemyśliwuję sobie różne kwestie z tym związane. I właściwie konkretnej odpowiedzi nadal nie mam. Nigdy w żadnym związku nie byłam. Mam bardzo dużo kumpli i po prostu jak trzeba z kim pójść na wesele, to koleżanki do mnie dzwonią, czy mam kogoś na wesele.
i zazwyczaj się znajduje. Zaśmiała się to taka jedna, a miała mnie pokazywać palcami. Ale tak, to jest trudny temat. Jedyne, do czego doszłam, to to, że dopóki nie zaakceptujesz siebie do końca, w sensie mówię teraz o sobie, tego, jaka jesteś, swojej niepełnosprawności, tego, że nie wiem, jestem z facetem w restauracji i wylewam na siebie kawkę, bo coś się... W ogóle są tutaj tacy panowie, którzy przeżywali ze mną to w restauracji, że na przykład piję i wylewa się na mnie czerwone wino. Co teraz, nie? I mogłabym się tym załamać i mogłabym sobie pomyśleć, no ciężko, ale staram się to po prostu przyjąć. Do tego dążę, że na pewno w tym temacie pomogło mi, żeby to jakoś ruszyło do przodu, to, że przyjęłam swoją niepełnosprawność, chociaż przez pół mojego życia po wyprowadzce z domu długo mi się wydawało, że no jedyną trudnością, jaką mam w życiu, to jest to, że nie dogaduję się z rodzicami, no to spróbuję coś z tym zrobić. A tu się okazało, że za tym, co ja myślę, nie dogaduję się z rodzicami, też był brak akceptacji siebie samej. No i to chyba się trochę udało zdobyć narzędzia właśnie na terapii do tego, jak to robić. Ale dzisiaj ciągle się to dzieje jeszcze we mnie i ten temat, te kwestie wszystkie nadal są trudne. I tak szukam i czekam, co się zadzieje. Także panowie, po spotkaniu mogę dać jakiś numer, chętnie. Chętnie. I w ogóle, jeszcze jedno, nie unikam też tych spotkań. Staram się po prostu nie unikać tego, jak one się jakieś pojawiają. I długo mi też zajął taki temat, to znowu bym mogła odpowiadać wieczność, że ja dla facetów i ja z tym kolegą, z którymi jestem bliżej, staram się jakby tak być z nimi, że nie jestem dziewczyną na wózku, jestem kobietą. Jestem kobietą na wózku i myślę, że to też dużo zmieniło, że staram się tak ustawiać te relacje, żeby oni wiedzieli, że to, że nie wiem, trzeba mi pomóc, to trochę, nawet bardzo, nie ujmuje niczego z mojej kobiecości, gracji i tak dalej, i tak dalej. Ale żebym mogła dzisiaj powiedzieć to, co mówię, to musiałam dużo rzeczy odkryć po drodze. Zachęcam cię do tego, żebyś, i to nie jest reklama, ale po prostu przeczytaj tę książkę albo daj ją komuś, kto... Przeczytałaś już, tak? I nie znalazłeś tam odpowiedzi na te pytania. Rozumiem. Bo właśnie chodzi o to, że musiałabym tutaj naprawdę dużo rozwinąć tematów, żeby to wyjaśnić. Może też odpowiem tak, że na co dzień pomagają mi osoby niewierzące również. Jest ich dość sporo i w ogóle mnie to zadziwia, bo jak wyjdziecie do mojego domu, to jest w ogóle taki wielki cytat z Pisma Świętego, tu jakiś krzyż, tam kaplica, nie? I jakby wiadomo, jaki to jest klimat, nie? Na 20 metrach kwadratowych. A ci ludzie wciąż i wciąż się pojawiają i jakby to, co mnie w nich zadziwia i to, czego oni mnie nauczyli, to to, że fajnie jest szanować drugich, w sensie oni absolutnie, totalnie szanują te moje wszystkie dewocyjne poglądy. Skrajnie nawet doszło kiedyś do takiej sytuacji, że właśnie nad jednym projektem tanecznym pracowałam z ludźmi niewierzącymi w większości. Jakiś jeden był wierzący spośród wszystkich tak naprawdę, o którym wiedziałam, że jest. I oni jak zabierali mnie na trening na salę taneczną autobusem i szliśmy potem gdzieś, to byli zadziwieni, bo ja mówię każdej zakonnicy i księdzu szczęść Boże, więc byli przekonani, że ja znam tych ludzi. Kurde, to wy się znacie w tym kościele. No i tam wytłumaczyłam temat i to, co oni robili, to na przykład mówili, ej, tu jest kościół, się nie przeżegnałaś, nie? I potem odkręcaliśmy temat, że to nie, niekoniecznie, jak widzę krzyż, to tam muszę jechać od razu. Ale myślę sobie, że to, co mi... To, co widzę, jeśli o osoby niewierzące chodzi i to, o czym one same mówią, to to, że jak się ze mną spotykają, i myślę, że tak samo jak ja spotykam się z nimi, to widzą dobro i mam taki swój trochę pomysł na to, jak chciałabym ludziom o Panu Bogu opowiadać. Do Was tutaj dekładuję wprost niektóre rzeczy i mocno, bo w większości założyłam, że jesteście chociaż niedzielnymi katolikami. Ale jak tak nie jest, to staram się, żeby
komuś ze mną było dobrze. Staram się ludzi prowadzić do dobra i zakładam, może nie słusznie, ale na razie wszystko wskazuje na to, że słusznie, że jeżeli prowadzisz ludzi w stronę dobra, jesteś dla nich po prostu dobra, próbujesz ich kochać tak, jak umiesz, to prędzej czy później oni sobie zadadzą pytanie, skąd ona to ma i sami zapytają mnie. I wtedy już będę mogła z nimi bardziej konkretnie rozmawiać, żeby to nie było takie gołe. Parę miesięcy temu przyszedł do mnie do domu dzisiaj mój dobry znajomy, który zaangażował mnie w ten projekt taneczny. Ja tam dzielił się ze mną naprawdę takimi trudami poważnymi, które się dzieją w jego życiu. I w ogóle nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy to, że on powie do mnie, ej, bo wiesz, bo ja nie umiem się pomodlić. Ja nie wiem, co to znaczy mieć relację z tym z Twoim Jezusem. Przeczytałem tą książkę już 3 razy i jakby wiem, że ja po prostu nie wiem, jak się za to zabrać, nie? A Ty, czy się cieszysz, czy jesteś smutna, czy jesteś wściekła, to możesz to Jemu zanieść, nie? A ja nie mam tego, nie mam tego doświadczenia i zazdroszczę Ci tego. No oczywiście potem gadaliśmy sobie, to już nieważne, jak ta rozmowa się potoczyła. Wcale się nie potoczyła tak, że on się nawrócił, chodzi do kościoła i że jest happy end, ale myślę, że właśnie taka iskierka się w nim rozpaliła, więc powiedziałabym po prostu tak, żyjmy w prawdzie i reszta się sama zrobi. Trochę tu już padło, więc trochę zbiorę to, co już padło, a trochę może dodam, że tak naprawdę tą kobiecość swoją odkrywam ciągle. Myślę, że jest już i tak całkiem nieźle. Kiedyś nie byłabym w stanie do Was przyjść bez rajstop, bo bym uważała, że mam grube nogi i w ogóle wszyscy tylko widzą moje grube nogi. I ubierałam rajstopy nawet w lato. Tak na wszelki wypadek, to nic, że tam było 20 stopni. Dzisiaj już tak nie jest. I znowu, no o terapii już nie będę mówić, bo mówiłam, ale to był czynnik. A drugi taki czynnik dla mnie, tylko znowu to nie jest odpowiedź dla osób niewierzących, bo właśnie mam o tyle, nie mam z nimi problemu, ale jest mi o tyle trudno to przekazać, bo jak komuś powiem, że po prostu chodzę co jakiś czas albo często, już teraz właściwie na adorację, że właściwie codziennie staram się chodzić i przyjmować komunię i jakby nie kminić, czy tam jest, jakby co tam jest, w sensie nie wdaje się w jakieś grube teologiczne kminy, bo po prostu to nie na mój łeb, nie? Jakbym chciała to kminić, to bym została księdzem, ale nie mogę, na szczęście. Ale po prostu, no właśnie to myślę i ta duchowość, i ta psychologia, to jest coś, co wciąż odbudowywuje. Ja nie mogę Ci powiedzieć, że już wiem, że mam to na 100% dzisiaj i że to wygląda tak, jakbym chciała, żeby to wyglądało. To się ciągle kształtuje, ale akurat no, od początku mojego życia grubo się zmieniło. I też myślę, że receptą na to wszystko jest to, że dopóki ty sama nie uwierzysz, przepraszam, że tak personalnie, ale bo tak pytanie mi zadałaś, ale dopóki my sami nie uwierzymy w zmiany, które się w nas zadzieją, w sensie dopóki nie chwycimy tego, że tak, jestem zajebistą kobietą, z nadwagą, z tym wszystkim, co mam niedoskonałego i z tym wszystkim, co mam super, to w ogóle chociażby ci mówili o tym wszyscy, to i tak będziesz siedzieć w tym, że co, ale że to o mnie, ale że jak, więc myślę, że to jest też drugi czynnik, który mi pomógł. Po prostu uwierzyłam w to, zobaczyłam realnie Basię, która się zmieniła i zaczęłam też dużo rzeczy robić po prostu dla siebie, bo tak, to jest taki dobry egoizm, myślę. Jakby był niedobry, to są ludzie, którzy mnie mówią, że tu już przesadzam i żebym zjadła Snickersa, ale czasem trzeba nam takiego dobrego i zdrowego egoizmu. Myślę, że tak, w ogóle ostatnio mało rozmawiamy rzeczywiście, bo to jest na takim etapie, że zobaczyłam, że to, że ja się od nich oddzieliłam, to jest jedno, ale że musi się zadziać coś takiego i bez tego to nie ruszy do przodu, że oni, i o tym jest też w książce na końcu, w ostatnim rozdziale, kiedy Dominika pyta mnie o marzenia, to właśnie to jest jedno z pierwszych marzeń, które pada, żeby oni kiedyś przyjęli moją historię i żeby się zgodzili na to, że ona jest taka. I rzeczywiście mówiąc, że ta relacja jest trudna,
Mam na myśli to, że mało rozmawiamy i no i to jest trudne. No ale też jakby dociera do mnie to, że zrobiłam w tej sytuacji sporo i już więcej nie mogę, bo to jest też tak, że my byśmy chcieli zrobić wszystko ze wszystkich. Zwłaszcza jak nam się dzieje jakaś krzywda, jakiś trud, to chcielibyśmy tak naprawić, żeby naprawić i za jedną, i za drugą stronę. A myślę sobie, że musi się tak zadziać i w moich rodzicach też, że każdy weźmie odpowiedzialność za te trudne kamyczki, które się zadziały. Tutaj w szczegóły bym się nie chciała wdawać tego, co się zadziało, jak się zadziało i dlaczego to jest potłuczone. Natomiast myślę, że to wszystko potrzebuje czasu i że kiedyś będzie dobrze i ufam temu, że kiedyś będzie dobrze. A jak nie będzie dobrze tutaj na ziemi, to na pewno będzie dobrze w niebie. I to jest coś, o co się dla nich modlę codziennie. To jest takie głupie, ale mam taką krótką modlitwę za moich rodziców. Panie Jezu, proszę Cię, że jak już będziemy, jak oni będą umierali, to proszę Cię, żebyś się im pokazał i żebyś im powiedział, że to jest ten, za którym poszła Twoja córka i żebyś ich zabrał do siebie. Modlę się często, bardzo często codziennie o niebo dla nich. Więc na razie to się ma tak i zobaczymy, co się zadzieje. Może Cię się jeszcze nie skończyło.